Okej, so they, zaczęli. Daniub Dyerwolf kontra Skyweavers Łódź. Przy piłce chaser drużyny Daniub, numer 99, ależ odchodzi. Piękne minięcie, podanie, aj, wyszła mu piłka. Jest z powrotem jeszcze jedno wejście, aj, było blisko zbicia. Off-broom, jeszcze atakuje nadal Daniub Dyerwolf. Wejście lewą stroną, wejście na boczny hubs. Ależ piękny tutaj, czy nie było tam faulu przypadkiem? Nie było faulu, gramy dalej, numer 87 przy piłce. Obejście, podanie i będzie wejście na pętlę i ale tam trzech zawodników Skyweavers, ale jest tutaj druga pętla i jest pierwsze punkty dla Daniub. Drużyna Skyweavers Łódź, Tkaczów z Łodzi, wzmocniona kilkoma uciekinierami z drużyny warszawskiej. Jest tutaj Kirył, wielki fan Iranu, jest oczywiście Olejnik, łysy, chyba rozstał się z dziewczyną, nie wiemy. Co dalej, co dalej? I jakaś przerwa w grze, na razie zatrzymamy. A bo dobra, nie zatrzymujemy, bo po co? Powiedzmy jeszcze kilka informacji. Być może tam był jakiś... O! Tam na końcu. Bramka nie była dobra, nieuznana. Tutaj coś się wydarzyło. Interferencja trzeciego tłuczka, cokolwiek to znaczy. Słowo... Nie ma gola, nie ma gola, cofamy. Ty ustawiasz 20 kocioł, musisz zrobić inaczej. Proszę, to jest bardzo, to jest nasz stolik, jak ktoś by chciał zobaczyć tutaj. Nie, to było po golu. Po golu, tak. Czyli jednak gol jest zaliczony. Tak. Gol jest zaliczony, 10 do... Nie, to setkę zmieniłaś. No, się setkę zmieniłaś. Nie! Co wy robicie? To jest 10. Nie, no dajcie to zero, co wy robicie? No, jest 10. Nie, bo się nauczyłam od Niemców, że... Przekręca jedną i wtedy jest okej, żeby ten. Dobra, róbcie normalnie, już 10, jest luz. No okej. Okay. Małe problemy przy stoliku. Dobra, nieważne, już. Więc była interferencja trzeciego tłuczka ze strony Daniub Dyerwolf. Zobaczymy, jak to się skończy. Ostatecznie, czy gol jest uznany, czy nie? Goal stays. Goal is good. Tak, tak. Jest 10. Goal jest dobry. I nastąpi przekazanie tłuczka do drużyny Weavers'ów. Obie drużyny grają w deszczu. Daniub Dyerwolf to jest oczywiście drużyna z Austrii, z Wiednia. Dwie takie drużyny na turnieju. Jedna walczy o zwycięstwo, druga będzie walczyć o miejsce siódme. Proszę obserwować tuber. Zawodnik numer 10. Olejnik już rusza na bicie. Atakuje też Weaversi. Podanie na środek, ale takie podanie lob. Teraz nie wiadomo, co się dzieje i piłka będzie dla drużyny Daniub. Pewny chwyt kipera. Takie złe podanie Weaversów. Takie podanie na środek, lob, na walkę. Kontrola jest po stronie drużyny. Teraz nie wiadomo, zobaczymy. Ależ Olejnik tutaj walczy, ale kontrola będzie po stronie drużyny. Atakują. Ależ pięknie wchodzi za zawodnik numerem 99. Jeden zwód, drugi zwód. Oddala się teraz. Aż został chyba złapany od tyłu, ale jest atak. Jest podanie. I czy to jest gol? Nie, dobrze został zatrzymany. Jest jeszcze akcja powrotna z drugiej strony. Atakuje numer 12, będzie wchodził na środkowego chłopca. I kolejne przerwanie gry. Zobaczymy, co się wydarzyło. Tutaj podpowiedzi od sędziów bocznych dla sędziego głównego. Najprawdopodobniej żółta kartka. Dla numeru 44 za atak od tyłu. To był atak Bitera z drużyny Daniub. Atak od tyłu. Więc najprawdopodobniej dojdzie do przekazania piłki drużynie Weaversów. I przez minutę, bądź do straty pierwszej bramki, w osłabieniu będą grali Austriacy. Tymczasem nagrywamy już 4 minuty, dopiero 1,5 minuty efektywnego czasu gry. Jak pod koniec meczu Belgia-Włochy na Mistrzostwach Europy. Dużo przerywania, dużo twardej gry. Zaczynamy na gwizdek i już zaczynają tutaj, ale nie będzie raczej kontry, bo tutaj jest oczywiście tłuczek po stronie. I znowu takie podanie, na walkę. Oj, tutaj się przewróciła dziewczyna, ale już i strata piłki. I Daniub zaczyna z powrotem z akcją.
Wydaje się, że będą grali na czas, tutaj, żeby utrzymać piłkę przynajmniej przez pół minuty do momentu wejścia ich bitera. Będą grali spokojnie. Tutaj walka, jest bardzo wysoki pressing, ależ tutaj pięknie wyszedł i to powinna być bramka. Ależ on przechodzi, jeden, drugi zwód, trzeci zwód i wsadza piłkę prosto w pętlę. Zawodnik numerem 9. Zawodnik numerem 99. Piękna, piękna akcja. Udało się tutaj, nieudany pressing drużyny Weaversów, ale znowu atakują, mają kontrolę tłuczków, atakują prawym skrzydłem. Podanie, ale znowu takie podanie na środek, niecelne. Tutaj będzie akcja. Rusza z numerem 12, jest sam, nie ma tłuczka. Czy uda mu się minąć kipera? Udało się, czy będzie gol? Ależ nie udało się tutaj, świetna akcja. Piękna akcja w obronie tutaj, numeru 12 i kiper ma piłkę, wielka, dobra obrona drużyny Weaversów. Teraz znowu ruszają z kontrą i jest Noblager, znowu jest okazja. Ach, tutaj ładnie zatrzymany, ale jeszcze, atakuje tutaj, a i zbicie i dobry powrót numeru 44 i znowu jest kontrola po stronie. A i tutaj co się dzieje? Nie, jednak piłka dla kiperów. Ładnie tutaj Majar, udało mu się zbić dwójkę biterów, ale już nie ma kontroli. Ach, Majar powinien cofnąć tego tłuczka. Tymczasem walczył o całą pulę i stracił kontrolę. I rusza znowu Daniup. 20-0 dla drużyny z... Atakuje biter, znowu wejście numeru 99. Jeden zwód, drugi zwód, ach, piękna obrona. Udało się tutaj utrzymać rękę i wyrwać piłkę. No i tutaj dziewczyna z numerem 44 atakuje. I znowu Jacek, numer 12. Odegranie do tyłu, czy to będzie bramka? Ależ wejście jedynki, ale udało się powstrzymać. Tutaj kiper numer 12, drużynie Daniup. I znowu kontra. I to będą pewne punkty. To się nic nie może zdarzyć. Ależ on to wybił. 30-0 dla drużyny Daniup. Zmieńcie wynik i numer 99 zdobywa bramkę. Świetny zawodnik. Numer 99 już w meczu z Kraków Dragons dał się we znaki. Tutaj znowu już dwie bramki jego. Świetne wejście, tym razem prosta, szybka kontra. Tutaj Weronika przychodzi pod kamerą. Nie udało jej się przemknąć niezauważenie. I znowu atakują Weaversi. Przenosimy się na środek boiska. Tutaj ładne zbicie. Znowu będzie atak, jest Noblager. Jest, aj, ale save, był save. Graj. Był save i ależ tutaj Kirył ładnie. Kirył napędzana Iranem. Prosto z kebaba. Świetny tackle numer 77. I rusza dziewczyna z numerem 15. Piękne minięcie w środku pola. Ależ takie podanie lobem. To nie wiem co to było. To był podanie. I znowu szybka akcja, ależ oni grają w szybkim tempie, to jest niesamowite. Drużyna Daniup Direwolves, ależ tutaj się wbił! Nie było faulu, gramy dalej. Co tu się wydarzyło? Zgubił miotłę, nie wiem, jakiś gwizdek. Szczerze mówiąc, było tam starcie, było tam uderzenie. Czyżby tutaj, wydaje mi się, że numer 77 oskarża numer 12 u drużyny Weaversów, że została wyciągnięta miotła zawodnikowi. Ach, się łysy zagotował. Co to było? Ajajaj. Tymczasem deszcz się wzmaga, słuchajcie. Wydaje mi się, że chodziło tutaj o wyciągnięcie miotły. To będzie żółta kartka w takim wypadku. Natomiast zobaczymy, co widzieli sędziowie i jak się ostatecznie skończy konsultacja. Tam jeszcze wymiana uwag polsko-niemiecko-angielskim językiem. Myślicie, że oni polskiego nie znają. Ależ tutaj już się przytulili, czyli był przytulas. Dobrze. Dobrze. Napiją się pewnie piwa na integracji i wszystko będzie dobrze. Na razie Daniup Direwolves ma bardzo dużą przewagę. Skyweavers Łódź grają dobrze w obronie, ale brakuje tutaj zdecydowania w ataku. Jest za dużo niedokładnych podań, za dużo wysokich podań. Brakuje pewnych wejść pod hupsy. I tutaj jak są okazje Noblager, to nie mogą, nie są w stanie przebić się przez numer 12, numer 77 i numer 99 po stronie Daniup Direwolves. Zobaczymy, czy jaka będzie decyzja sędziego w takim razie. Wydaje się, że piłka...
Tak, ale numer 77 będzie w takim razie bez miotu, będzie musiał wrócić, czyli piłka będzie raczej dla Weaversów. Tutaj walka, ale jest piłka dla Weaversów. Numer 77 wraca i atakują. I jest tutaj jeden tłuczek, ale został, ależ tutaj ładne podanie, numer 44. Czy uda jej się utrzymać piłkę w grze? Brawo, brawo, ładnie tutaj dziewczyny, udało im się we dwie pokonać tego olbrzyma z Wiednia. I teraz walka w środku pola, znowu będzie gwizdek? Nie, walczymy dalej. Numer 14 atakuje, numer 14 atakuje. Wejdźcie środkiem, ależ tutaj strzał prosto w tego olbrzyma. Ale tutaj wraca. Podanie na bok, ale złe, niecelne podanie. Piłka wyleci najprawdopodobniej za boisko. I będziemy mieli wznowienie z końca. I już zaczynają, i Kirył jest no bludger, tak. Oj, tutaj było, to było kopnięcie po zbiciu Kiryła, będzie pewna żółta kartka. Tutaj nieładne zachowanie Kiryła, widać, że Iron odbiera moce umysłowe, ale daje te fizyczne, także zobaczymy jak to będzie. Tutaj też mogę zdradzić takie kulisy poprzedniego dnia. Niektórzy zawodnicy, jak na przykład Majar, Olejnik, też Piotr Kusta, próbowali grać w szachy. No cóż, nie wyszło im. Gracze Quidditcha nie są stworzeni do takich aktywności. Powinna być żółta kartka dla Kiryła oczywiście, czyli zawodnik Bitter Weaversów numer 6. A jednak nie ma żółtej kartki za to odkopnięcie. Tutaj bardzo, bardzo liberalnie podeszli sędziowie. Wejście numer 84, no wszedł jak dzik w żołędzie. Tutaj nic nie mogło się zmienić, ale już atak Weaversów, 40 punktów. 40 do 0, no czekamy na pierwsze punkty Weaversów. Czy to będzie ta akcja? Ładne wejście numer 27, ale tutaj no nawet nie patrzyła koleżanka, podanie w plecy, kompletnie nie patrzyła. I to będą, czy Kirył zdąży? Nie zdąży, to pewne punkty, 50 do 0 tutaj niedobre podanie chaserki do chaserki, no jedna z nich nie patrzyła, podanie w plecy i prosta strata. No to nie jest najlepszy mecz Weaversów jak dotąd. Mamy już szóstą ponad minutę i jak dotąd żadnej bramki dla drużyny z Łodzi. Tutaj szybkie wyjście kipera z lewej strony. Podanie 27 podaje tutaj do koleżanki i znowu strata. No to nie są dobre podania. Podanie prosto w obrońce, prosto w tłuczka. W ten sposób nie da się awansować do finału tego turnieju towarzyskiego. Tymczasem tutaj zmiany w przypadku Daniuk. Znowu wchodzi numer 44. Kolejny gwizdek. Pierwszy timeout dla drużyny z Łodzi. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Będą musieli to przegadać, przeanalizować. W starciu z pierwszą z drużyną z Wiednia, z Vanguardsami, udało się odrobić straty i to bardzo duże straty i to już po złapaniu znicza w dogrywce. Zobaczymy, czy w tym przypadku będzie tak samo. Drużyna z Łodzi już jest, naradza się, tymczasem drużyna z Wiednia również. Drużyna z Wiednia ma w tym momencie dobrą sytuację, prawie połowa spotkania i oczywiście duża przewaga 50 do 0. No liczę, że tutaj drużyna z Łodzi zacznie grać lepiej, zacznie grać skuteczniej, szczególnie w ataku, bo w obronie, poza tymi błędami, które wynikają z ataku właśnie, bo tutaj drużyna z Łodzi atakuje. Jeżeli jest atak pozycyjny, to bronią dobrze, natomiast kiedy pojawiają się błędy w ataku, to 2-3 szybkie kontry i wynik 50-0, man. 15 seconds. That's referee. 12, 11, 10 seconds. Referee is, you know, walking from one side to another. One. Go. Okay. Zaczynamy dalej. Widać, że drużyna z Wiednia ma bardzo dobry team spirit. Tutaj zdecydowanie, szczególnie z podkreśleniem słowa spirit. Zaczynamy dalej. Zaczyna drużyna z Wiednia od środka, 99 numer. Ach, tutaj ładne zbicie, będzie atak, ale nie ma teraz tłuczka przy tym. Ładna akcja w ataku, ale brakowało tłuczka, no właśnie, udało się przejąć kontrolę, ale stracili bramkę. Czy to było warte? Przy wyniku 60-0, proszę poprawić, wydaje mi się, że nie. Kontrola nadal. Kontrola po stronie i to kolejne takie podanie dalekie. I co ona ma tam zrobić sama na czwórkę i dwóch biterów? No nie wiem. I znowu atak, no bludger, atakuje drużyna z Wiednia. Piękne minięcie kipera, wejście w pętlę, podanie i bramka.
i 70-0 dla drużyny z Wiednia. No brakuje tych biterów pod pętlami. Obrońcy nie radzą sobie z tymi agresywnymi wejściami numeru 99, numeru 12 czy numeru 77. Brakuje kiperów, żeby pomóc obrońcom powstrzymać ataki. Tymczasem drużyna Weaversów atakuje prawym skrzydłem, ale kolejne takie podanie. No co to są za podanie? Ja nie wiem. Miejmy nadzieję, że Weaversi nie będą. Jaj. No i znowu atakuje Daniów, naprawdę. Gdzie 8 minuta gry, tymczasem Weaversi nie zdobyli jeszcze żadnej bramki. Daniów zdobyło w tym momencie 7 bramek i kolejna akcja, znowu numer 99. Biterzy atakują, mają kontrolę, wchodzą, wejście. Czekanie tutaj, Olejnik dobrze w pętlach, ale on znowu wchodzi, znowu rzuca bramkę. No proszę Państwa, 80-0. Próba szybkiego ataku Weaversów tym razem. Jest tutaj, ale kolejne takie podanie i znowu ładna akcja. I znowu atakują z 12. I tutaj 2-1 na Bitera. Ale tutaj inteligentnie się zatrzymał. I strata, ładnie Biterzy zagrali teraz Weaversów. I teraz jest No Bludger. I to musi być bramka. I to jest bramka w końcu. Pierwszy gol. 80-10. Numer 0, słuchajcie. Czas? Numer 0. Chłopie, pamiętaj, że jesteś wart więcej albo mniej niż 0. Nie pamiętam, jak to leciało. Dobra. Kolejny atak drużyny Daniel Dyer Wolves. Sebastian Bach Quidicza, numer 12. Porusza się. Stawia krok za krokiem. Niczym Beethoven, palce na pianinie. Wejście lewym skrzydłem. Wejście środkiem. Tutaj biterzy stoją, mają kontrolę Daniub. Olejnik stoi blisko pętli, ale znowu 99. Wydaje się, że będzie próbował rzutu z daleka albo wejścia pod pętlę. I jest No Bludger i on to robi. I on wchodzi, była tak na szyję, ale sędzia nie odgwizdał zgodnie z zasadą no harm, no foul. I znowu wychodzą, No Bludger. A i strata na środku boiska. I strata, ale tutaj było blisko. To nie było zbicie, chyba poleciała piłka między nogami. Na szczęście tutaj numer 21 ze strony Weaversów ma tłuczka i numer 99 nie mógł sobie zrobić prostego wejścia tłuczki. 10 minut gry, za 7 minut wejdzie znicz. 80-10, no Weaversi muszą grać mocniej w obronie, nie mogą robić prostych strat w ataku i myślę, że będą w stanie jeszcze wejść w swójma. I tymczasem znowu przerwa, znowu coś się stało, znowu jakieś pretensje, jakieś problemy z obu stron. Tutaj krzyczy sędzia jajo, widocznie ktoś usiadł na piłce, zrobiło się jajo, będzie trzeba wymienić piłkę. Słuchajcie, no mecz jest bardzo szybki, trzeba przyznać, mecz jest prowadzony w szybkim tempie. Nie ma tutaj slowbolowania, nie ma kunktatorskiej gry, obie drużyny grają bardzo szybko. Często przez to dzieją się oczywiście niedokładności. Wznawiamy, nic się nie wydarzyło. 10-20. Wznawiamy, znowu numer 77 wrócił na boisko, zmienił numer 12. I jest No Bludger, atak, numer 99, to powinny być pewne punkty, ale ładnie został zablokowany teraz. I wchodzi ten czołg, ten łysy czołg, numer 70, ale został zbity po głowie, prześlizgnęła mu się tutaj piłka. Poprawimy troszeczkę, damy bardziej na środek. Kamerę. Wydaje mi się, że tutaj było zbicie, chyba że sędzia pokaże żółtą kartkę za jakiś kontakt wcześniej. Oj, tutaj idzie do numeru 44. Patrzcie, jak on się majestatycznie porusza. Numer 44 już wie, że on już nie zagra więcej w tym meczu. On obejrzy drugą żółtą kartkę. Jemu już jest smutno, on wyłysieje przez to, ale zejdzie z boiska. A jeszcze tutaj stara się przekonać sędziego. Czy sędzia okaże łaskę? Zobaczymy. Myślę, że tutaj powinniśmy w takich sytuacjach robić tak jak Juliusz Cezar podczas walki w Koloseum. Powinien pokazać kciuka. Pójdzie do góry, zostaje. Pójdzie w dół, już nie zagra. Ale jednak chyba go przekonał. A jednak nie. A jednak tak. Second yellow. I dlatego pana z numerem 44. Ten mecz już się kończy. No dokładnie. I wchodzi za niego tutaj jegomość z numerem 01. My Duda zamienił Alpha Wolf. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Tylko zapisać to ejection po prostu? Tak. Numer 44. Na pewno mu jest smutno.
Teraz tutaj takie ujęcie na numer 01. W pełnej krasie widzimy tutaj zawodnika. Of course. Time check. Ten 35. Oczywiście piłka tutaj Kafel wróci do drużyny Weaversów. Będzie teraz dobra okazja, bo będą mieli oczywiście kontrolę. Nie da się nie mieć kontroli, mając dwóch biterów na jednego. Dobra, Teraz jest idealna sytuacja. Idealna sytuacja dla Weaversów, żeby... No tutaj jest No Bladger. Oj, tutaj było zbicie przy... Ale jest No Bladger. No to musi być bramka, Muszą atakować szybciej. Jest No Bladger. Wejście bram skrzydłem. Ale znowu takie podania wysokie. I znowu tutaj przejęcie, ale wypadła piłka. I numer 99 atakuje. Ale jest tutaj kontrola po stronie Weaversów. Oczywiście nie będzie tutaj okazji do szybkiego ataku. I już tutaj dziewczyna z numerem 18 przejęła tłuczka. I jest 2-1. Tymczasem na biterach drużyny Weaversów numer 21 i jeszcze tutaj nie widzę drugiego bitera, gdzie się ukrył. Przy pętlach. Tutaj podanie na lewe skrzydło. Oj, i on musi być zbity. Ależ podanie tutaj 84. Tak, pięknie tutaj zabrał piłkę. Będzie atakował. Atakuje lewym skrzydłem, ale musi zrobić obrót. Dokładnie, minął. I to musi być gol. Tym razem, aj, co to był za rzut? No nieładnie tutaj tak dołem spróbował zrzucić, ale odbiła się od górnej pętli obramowania i wyszła. Tymczasem chyba zaraz będzie wchodził na boisko. No już minęła minuta. Wracaj, man! Go. Yeah, you need to look, because it was 5 seconds. Było 5. Już to skoczył. Tak, 5 sekund za. Dobra, znowu atakują Daniub. No nie udało się wykorzystać tej przewagi. Były dwie dobre okazje, był dwa razy No Bladger, ale tutaj zabrakło takiego zdecydowanego wejścia prosto w hupsy. To wszystko działo się zbyt daleko od pętli. Atakuje numer 77, chowa się tutaj ze swoją biterką. Ależ tutaj ładne zbicie, pięknie to zrobił. Zdążył wypuścić piłkę i zatrzymać Kafla. I znowu atakuje numer 72, ale tutaj ta 99, ładny zwód. Podanie i to znowu takie podanie, to było takie podanie balonem, bym powiedział, ale jeszcze mają Weaversi piłkę, ładnie zdołali wyjść z zapętli. Tutaj, aj, i jeszcze, i numer 94, no właśnie. I on atakuje, ale jest szybko zbity, bardzo dobrze. Ale znowu, co to było, ja nie wiem, ja nawet nie widziałem tego podania, przyznam szczerze. To był taki balon latawy, jak czasem dzieci puszczają w parku Jordana na przykład. Czy jak mówią Amerykanie, w parku Jordana, bo dla nich wszystko się wokół Michaela kręci, ale to nie on, to Jordan. Znany krakowianin, który dbał o sprawność fizyczną. Kolejne podanie pod pętlę, ale ładne podanie tutaj. Numer 77 wypatrzył swojego kolegę z drużyny i przed zbiciem zdążył zdobyć bramkę i jest 90-10. Powiedziałbym, jak to mówią chirurdzy, dramatyczna sytuacja drużyny z Łodzi. I kolejne zbicie. Tam było zbicie numer 12 dokładnie. Tutaj chyba nie poczuł w tym ferworze walki, że coś mu się odbiło od pięty. W tym przypadku pięty Achillesa, bo to była jego słaba strona. I atakują znowu wilki. Tymczasem troszeczkę uspokojenia. Możemy sobie przypomnieć troszeczkę historii. Drużyna Weaversów z Łodzi. Mamy dwie drużyny w Łodzi. Są Piraci, są Tkacze. Geneza tego rozłączenia jest owiana tajemnicą. A tymczasem Daniub atakuje prawą stroną, ale bardzo spokojnie. Tutaj to zbicie było, ale jest teraz przez to No Bladger. I była atak na szyję i była również bramka. 100-10, także trzeba już tutaj zdecydowanie zmienić. Tutaj był atak na szyję, ale była w tym samym właśnie momencie kartka. Tymczasem znowu Weaversi atakują środkiem. Numer 44 rusza. Podanie tutaj do numeru. To jest numer, nie widzę dokładnie, ale oj, tam było kopnięcie w momencie trzymania. Tutaj sędziowie bardzo pobłażliwie w tym przypadku sędziują. Ale jest wejście numer 87 i to jest bramka. I to jest wynik 110-10. Tymczasem chyba będzie jakaś żółta kartka, ale wydaje się, że będzie to żółta kartka dla drużyny Weaversów. Natomiast oczywiście zawodnik nie musi zejść z boiska, ponieważ był to faul przed golem. Tutaj będzie 14-26. 14-26.
Virzin, 14, 26. I to się nagrało na kamerze, po prostu frajer, nie? Co ja jestem w ogóle, nie? Żeby po niemiecku mówić. A tutaj zostało 3 minuty kamery! Czy my to nagramy do końca? Zatrzymuję. Słuchajcie, nie będziemy widzieć znicza. Kamera nam się kończy. No, no mam GoPro. Ile gry masz? Tak, tak, tak. Tak? Dobra, to skończ... Dobra. A ta kamera nie ma baterii? A nie wiem. Znowu atakują tkacze. Najwyżej się sklei te dwa filmiki. Jak tam ja będę kontrolował, tam się sklei. Znowu atakuje drużyna Danube Dairus. To jest różnica 100 punktów, słuchajcie. Jeżeli Wyversi to odrobią, to gole się na łyso, słuchajcie. Wszyscy jesteśmy świadkami. Kasia ma nie tęgą minę. Kasia już myśli, jak zrobić rozliczenie majątkowe, ale ja nadal kibicuję Wyversom, słuchajcie, bo to jednak, słuchajcie, polska drużyna. Mówią po polsku, ale wchodzą. A i teraz jest szansa na kontrę. Tutaj numer 44, ale jest bludger i tam jest zbicie. Nie było zbicia, ale nie było też bramki, a ja tego nie nagrałem, słuchajcie. Piłka wypadła na koniec boiska. Mieliśmy tutaj oczywiście zmianę na kiperze w drużynie Danube Dairus, ponieważ numer 12 będzie szukającym, także tutaj teraz mamy nowego kipera w drużynie Wilkorów, austriackiej drużynie. Austria była jednym z zaborców w 1795 roku. Polska zniknęła z mapy Europy. Zostaliśmy rozebrani przez Prusy, Austrię i Rosję. Austria potem stała się Austro-Węgrami, a potem stała się maleńkim krajem nad malowniczą rzeką. Atakują, ale tutaj było za niski rzut. I piłka jest gdzie? Dalej grają, tam takie nagłe zatrzymanie było, dosyć zabawna sytuacja. Ale Daniub teraz atakuje nadal. Cały czas ten nowy kiper jest w grze. Podanie do, ale tutaj był zbity i jest szansa na kontrę drużyny Weaversów. Jest szansa, ale jest tam Bitter, obronił się i on zbił go, ale tutaj podanie do dwunastki, ale zdążyła tutaj zawodniczka drużyny Daniub pokonać tę akcję. 5, 4, 3, 2, 1, Także tak jak wspomniałem, mieliśmy Imperium Habsburgów, potem rozbiory Polski, Austro-Węgry, potem oczywiście koniec II wojny światowej, upadek Imperium Habsburgów. Potem oczywiście Anschluss Austrii, 1936 rok, zniknęli z mapy Europy i wracamy na boisko. Daniub Dairus gra bardzo spokojnie, grają tak zwany slowball, mają oczywiście 100 goli, ależ tutaj postraszył Olejnika. Ładne tutaj zbicie, ładna akcja numeru 13 wśród biterów. Numer 99 jest teraz nowym kiperem, gra sobie spokojnie, jemu się nie spieszy, on ma czas. Tutaj na naszych ekranach dwaj szukający obu drużyn i znowu numer 99, ładna akcja, 120-10. Weaversom będzie bardzo, bardzo ciężko odrobić tę stratę. 6, 5, 4, 3, 2. Tymczasem też warto wspomnieć dwa słowa oczywiście o Łodzi. Łódź, jedno z największych polskich miast. Opis zaborców w 1795 roku. Polska zniknęła z mapy Europy. Zostaliśmy rozebrani przez Prusy, Austrię i Rosję. Austria potem stała się Austro-Węgrami, a potem stała się maleńkim krajem nad malowniczą rzeką. Atakują, ale tutaj było za niski rzut. I piłka jest gdzie?
Dalej grają, tam takie nagłe zatrzymanie było, dosyć zabawna sytuacja. Ale Daniel teraz atakuje nadal. Cały czas ten nowy keeper jest w grze. Podanie do, ale tutaj jest szansa na jest szansa, ale jest tam Peter, obronił się i on będzie, i on zbił go. Ale tutaj podanie do dwunastki, ale zdążyła tutaj zawodniczka drużyny. Co Daniu pokonać akcję. 5! Także tak jak wspomniałem, mieliśmy Imperium Habsburgów, potem rozbiory Polski, Austro-Węgry, potem oczywiście koniec II wojny światowej, upadek Imperium Habsburgów. Ja myślałem, że w Kudicza grałem, a nie lekcji. Potem oczywiście Anschluss Austrii, 1936 rok, zniknęli z mapy Europy i wracamy na boisko. Daniu daje gra bardzo spokojnie, grają tak zwany slowball, mają oczywiście 100 gol, ależ tutaj postraszył Olejnika. Ładne tutaj zbicie, ładna akcja numeru 13 wśród Peterów. Numer 99 jest teraz nowym keeperem, gra sobie spokojnie, jemu się nie spieszy, on ma czas. Tutaj na naszych ekranach dwaj szukający obu drużyn i znowu numer 99, ładna akcja, 120 do 10, Weaversom będzie bardzo ciężko. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, warto wspomnieć dwa słowa oczywiście o Łodzi. Łódź, jedno z największych polskich miast, opisane przez Żeromskiego w ziemi obiecanej. Oczywiście Łódź stała się jednym z największych polskich miast i skończyła mi się kamera. Dobra, to zmieniamy komentarz, tak? To you need to give me space. Ja mogę obok ciebie siedzieć, ty nagrywasz. Okej. Okay. If you can give me a space, yeah, we can be here. 100 punktów. Zmieniamy tutaj stanowisko, potem będziemy oczywiście łączyć te nagrania. To się chyba kameruje. Tak, tymczasem przerwa w grze to jest dobry moment na zmianę kamery. Ty widzisz, jak nagrywasz, nie? Bo ja nie widzę. Co ja też będę... nie widzę. Okay. Pierwszy raz mam ten sprzęt. Tymczasem warto wspomnieć o Łodzi, dokończyć. Łódź stała się jednym z największych polskich miast po przyłączeniu największej polskiej wsi. 120 tysięcy mieszkańców, Bałuty. Z Bałut pochodzi m.in. jedyny najlepszy polski zawodnik NBA, Marcin Gortat, oczywiście już teraz emerytowany. Także Łódź może podziękować Bałutom, a Bałuty podziękować Łodzi. Przerwa w grze, na razie mamy chwilę. Kirill w międzyczasie przestał być biterem, stał się chaserem. Zobaczymy, jest 120 do 10, bardzo, bardzo duża strata. Ale tak jak obiecałem, jeżeli Weaversi to odrobią, gole się na łyso, dołączę do klubu wielbicieli Olejnika, można go tutaj pokazać. Stoi łysiutki w czarnej opasce. Can you count down again? 2, 1, 2, 1, go! What? That was the worst counting I ever saw. Ale atakują. Ale znowu atakują. Daniel Dyer z prawym skrzydłem rusza. Keeper, tym razem keeper numer 99. Ale oni wiedzą, co robią. Oni będą grać bardzo, bardzo spokojnie. I wydaje się tutaj, że w tym momencie... Ile czasu? 39 sekund. I już złapał, ależ to było szybkie. To było szybkie jak mgnienie słońca. Jak symfonia Bacha grana na jednych skrzypcach. I chyba to było prawidłowe złapanie. Tutaj wydaje się, że to tym razem będzie formalność. Ja zachowam swoje włosy. Weaversi będą grali o trzecie miejsce. Daniel Dyerul zagra o miejsce pierwsze. Natomiast na drugim boisku wynik wciąż nieznany. Ejmonia, to już koniec meczu. Tak, dziękuję bardzo za uwagę. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i do usłyszenia na finale. Brawo.